Pod koniec 2002 roku nieznany mężczyzna postanawia pomnożyć swój majątek. Wpłaca $800 na amerykańską giełdę i w ciągu 2 tygodni z początkowej kwoty, dzięki perfekcyjnym ruchom, wartość jego portfela rośnie do $350 milionów. Wraz z rosnącymi zarobkami rosły też podejrzenia. To, co usłyszeli śledczy po aresztowaniu go, sprawia, że ta cała historia brzmi jak teoria spiskowa. Ale co takiego dokładnie? Witajcie w samym środku Czarnego Serca. A dziś przyjrzymy się Andrew Carlsonowi, podróżnikowi w czasie, który grał na giełdzie. Na próżno szukać informacji o Andrew przed 2002 rokiem. Ani internet, ani policyjne rekordy, ani wykazy szpitalne, ani nawet bazy danych FBI nie zawierały żadnych informacji o tym człowieku. Pierwszy raz, gdy jego istnienie zostało gdziekolwiek zanotowane, to w momencie jego aresztowania. Wróćmy jeszcze na chwilę do wstępu. $350 milionów zrobionych z $800 brzmi jak żart. Okazuje się, że Andrew serią 126 perfekcyjnych zakupów oraz sprzedaży akcji firm doszedł właśnie do takiego wyniku. Dlaczego więc zainteresowała się nim policja? Jeżeli próbowaliście swoich sił na jakiejkolwiek giełdzie, to wiecie, jak bardzo zmienne mogą być ceny akcji. Andrew nie dość, że kupował akcje za całą kwotę, idealnie w dołku, czyli wtedy, kiedy cena za sztukę była najmniejsza w danym okresie, to sprzedawał je chwilę później na perfekcyjnej górce, zarabiając na różnicy między zakupem a sprzedażą. No okej, zdarza się, ale nie 126 razy z rzędu, bez ani jednej pomyłki i to ryzykując wszystkimi posiadanymi środkami. Takie coś jest praktycznie matematycznie niemożliwe. Nikt nie jest w stanie przewidzieć takich wahań giełdowych, a tym bardziej nie w sposób tak dokładny. To oznaczało, że Andrew albo dokonał niemożliwego, albo doszło do największego oszustwa finansowego roku 2002. O tym zdecydować miało już FBI. 3 miesiące po dorobieniu się majątku życia, Carlson został aresztowany, co trochę kłóci się ze zdrowym rozsądkiem. Wrzucanie kogoś do więzienia bez jakichkolwiek dowodów jest niedorzeczne, no ale tak się stało. Tam inwestor miał dowieść swojej niewinności. Zostało mu zarzucone m.in. bycie inside traderem, czyli wiedza z wewnątrz firmy o tym, jakiej nadchodzące ruchy rynkowe zmienią cenę akcji w czasie. Wykorzystywanie wiedzy wewnętrznej w taki sposób jest oczywiście nielegalne. Oficjalnie postawiono mężczyźnie zarzuty za granie na giełdzie, posiadając poufne informacje. Ten tłumaczył się mówiąc, że nie spekulował ani nie oszukiwał. Po prostu wiedział, jak będzie. W toku śledztwa nie odnaleziono żadnych ludzi, którzy mieliby z mężczyzną współpracować. Żadnych firm czy argumentów mówiących za tym, żeby faktycznie oszukiwał. Była to czysta spekulacja, lecz tym razem ze strony służb. Trudno byłoby mieć wtyki w ponad 120 firmach. I to jeszcze tak bardzo znaczące, by poznać przyszłe wahania rynkowe. Dlatego też Carlson usłyszał propozycję od śledczych. Jeżeli ujawni, w jaki sposób naprawdę udało mu się tak perfekcyjnie przewidzieć wahania rynkowe, to ci wypuszczą go wolno. I tutaj zaczyna się najciekawsza część. Podczas ponad 4-godzinnego przesłuchania Andrew upierał się, że jest podróżnikiem w czasie. Wszystkie informacje, które posiadał, nie pochodzą z zewnątrz, a z jego własnej głowy i z badań historycznych, ponieważ mężczyzna pochodził z roku 2256. Dla niego dane sprzed 250 lat to dane historyczne, które zdecydował się wykorzystać, zarabiając masę pieniędzy. FBI nie uwierzyło w gadkę Andrew i postanowili sprawdzić, co o nim wiedzą. Tak jak mówiłem we wstępie, nie wiedzieli nic. Informacji o tym mężczyźnie było okrągłe zero, bo gdyby uwierzyć w to, co mówi, to urodzi się dopiero za jakieś ponad 250 lat. Mężczyzna twardo trzymał się swojej wersji, mówiąc przy tym, że nie może zdradzić metody podróży w czasie oraz miejsca, w którym zostawił swój wehikuł. By uwiarygodnić swoje słowa, mężczyzna zdecydował się przypomnieć sobie kilka faktów z nadchodzącej przyszłości i przepowiedzieć je obecnym agentom FBI. Jedną z najbardziej znanych przepowiedni jest ta mówiąca o lokalizacji kryjówki Bin Ladena. FBI nie mogło tego potwierdzić, bo jak wiecie, ten został zabity w wyniku specjalnej operacji dopiero w roku 2011. Przewidział również kryzys ekonomiczny i upadek gospodarki nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale i na poziomie globalnym. Wyzywał agentów FBI mówiąc, że ci są na usługach śmieci z Wall Street, którzy tylko ich wykorzystują, a sami nie wiedzą, że za chwilę potracą domy przez ekonomiczny kryzys.
kryzys w 2008 roku, który faktycznie się wydarzył. Przewidział też czarnego prezydenta, którym bezapelacyjnie był Barack Obama, a także wskazał na wojnę polityczną między wariatem a wiedźmą mającą być zamieszaną w krzywdzenie dzieci. I myślę, że wszyscy wiedzą, o które postacie może tutaj chodzić. Carlson przewidział też, jak będzie wyglądało wkrótce odkryte lekarstwo na AIDS, a także przewidział co do dnia datę ataku USA na Irak. Z najświeższych informacji to podobno też prywatna firma założy bazę na Marsie, zanim dotrze tam NASA. I myślę, że to jest takie oczko puszczone w stronę SpaceX. No dobra, sporo tych przepowiedni. I albo mężczyzna faktycznie pochodził z przyszłości i przyleciał do nas średnio przygotowany, albo był patologicznym kłamcą, ponieważ sporo w jego opowieści luk i nieścisłości. Albo to wszystko się nie wydarzyło. Zastanawiające jest to, dlaczego podróżnik w czasie wybrał rok akurat 2002 na swoje docelowe miejsce lądowania, o ile miał na to jakikolwiek wpływ lub wybór. Sytuacja ekonomiczna Stanów Zjednoczonych nie była w najlepszej formie w tym roku, a na pewno w dużo gorszej niż obecnie. Ciekawe również może być to, po co było mu potrzebne tyle pieniędzy, zakładając, że za 250 lat będziemy posiadali taką samą globalną walutę, o ile w ogóle nie przejdziemy na jakieś inne środki płatnicze. Zakładając też inflację na przestrzeni ćwierć wieku, te 350 milionów wcale nie musi być wiele warte w jego oryginalnym czasie. Swoją drogą, te przepowiednie, które mężczyzna wygłosił, nie są jakoś dokładnie opisane. Przecież gdyby się okazało, że firma X rzeczywiście wyprzedzi NASA i jako pierwsza umieści kolonię ludzi na Marsie, to wiedziałby o tym każdy człowiek, bo byłoby to wydarzenie historyczne i chyba każdy znałby nazwę takiej firmy. No chyba, że Andrew nigdy czegoś takiego nie powiedział, a słowa zostały mu włożone w usta. Jedyna osoba, która oficjalnie miała coś wspólnego z Carlsonem, to nieznany człowiek, który wniósł za niego kaucję w wysokości 1 miliona dolarów, zaraz po tym jak Andrew spędził miesiąc w więzieniu federalnym. Po wyjściu podróżnik zapadł się pod ziemię i ślad po nim zaginął. Bardzo możliwe, że udał się do swojego wehikułu i wrócił do swoich czasów. Pytanie brzmi, skoro służby wiedziały o istnieniu czegoś takiego jak wehikuł, to czemu go nie śledzili, żeby do niego dojść? Lub w ogóle czemu go wypuścili? Z reguły właśnie tutaj urywa się historia, zostawiając za sobą ślad mistycyzmu, sprawiając, że słuchacze zastanawiają się nad tym, czy podróże w czasie w ogóle są prawdą i co rządy przed zwykłymi cywilami są w stanie ukryć. Podpowiem wam coś. Podróże czasowe nie są możliwe. Ktoś taki jak Andrew Carlson nigdy nie istniał, a jego historia została zapoczątkowana w magazynie Weekly World News, magazynie, który przez dziesięciolecia znany był z tego, że zmyśla i tworzy fałszywe artykuły. Historia ta stała się wiralowa jednak nie za sprawą magazynu ze znaną renomą, a za sprawą Yahoo News, gdzie Andrew i okoliczności jego aresztowania oraz cała ta jego historia oraz otoczka zostały udostępnione szerszej publice. Potem poszło już z górki, a ludzie wymyślali nowe fakty, które dopisywali do tej historii. No właśnie. Historia poruszana była wielokrotnie na przestrzeni ostatnich lat, w internecie i nie tylko, ale mało kto starał się dojść do źródła, które nawet nie wymagało zbytniego kopania. Informacje o prawdziwości zdarzeń powiązanych z Andrew Carlsonem można znaleźć już na pierwszej stronie w Google, co tylko pokazuje, jak łatwo i ślepo można uwierzyć w plotkę, której weryfikacją nawet nie chcemy się zajmować. No ale cóż, jesteśmy w internecie, a tutaj łatwo o szarlatanów i o bycie oszukanym. Czarne serce.